trudnych latach zdobywania wiedzy, niejednokrotnie po latach wyrzeczeń, po zaliczeniu dziesiątków sprawdzianów, kolokwiów, zdaniu wielu egzaminów, przestudiowaniu tysięcy stron podręczników, skryptów, czasopism, materiałów elektronicznych, po napisaniu oraz obronie pracy dyplomowej, możecie otrzymać dyplom ukończenia studiów wyższych. Miło mi poinformować, że najlepszym absolwentem Wydziału Elektrycznego w roku akademickim 2014-2015, ci, którzy zakończyli go w roku akademickim 2013-2014, został pan inżynier Wojciech Kwiatkowski. Na kierunku automatyka i robotyka ze średnią ocen 4,78. Panu pana Rzeka. Serdecznie panu tego gratuluję, tego zaszczytnego wyróżnienia. Zapraszam pana rektora i pana dziekana. Poproszę o wręczenie listu gratulacyjnego. A pana Mateusza Pomorskiego, przedstawiciela firmy Bright One, o wręczenie ufundowanej nagrody. Najwyższą średnią ocen na pozostałych kierunkach i stopniach studiów uzyskali następujący absolwenci. Pan inżynier Maciej Jan Krępa, średnia ocen 4,39, absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Pan inżynier Paweł Krajzentanc, średnia ocen 4,34, absolwent kierunku elektrotechnika, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Pan magister inżynier Artur Adamiak, średnia ocen 4,75, absolwent kierunku automatyka i robotyka, studia stacjonarne drugiego stopnia. Pani magister inżynier Agnieszka Rękawek, średnia ocen 4,67, absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja, studia stacjonarne drugiego stopnia. Pan magister inżynier Maciej Sokołowski, średnia ocen 4,78, absolwent kierunku elektrotechnika, studia stacjonarne drugiego stopnia. Serdecznie państwu gratuluję tego zaszczytnego wyróżnienia. Zapraszam do nas na podium. Pana rektora wraz z panem dziekanem proszę o wręczenie listów gratulacyjnych. Upominki ufundowała firma Astor Infel ze Stargardu Szczecińskiego.